W tym nagraniu ponownie zajmiemy się ustalaniem kształtu cząsteczki przy wykorzystaniu metody WSEPR. Tym razem określimy kształt cząsteczki z czterema chmurami elektronowymi wokół atomu centralnego. Zacznijmy od cząsteczki metanu. Aby wyznaczyć kształt cząsteczki, najpierw musimy określić, jaka jest liczba przestrzenna atomu centralnego. W tym celu sumujemy liczbę wiązań sigma z liczbą wolnych par elektronowych na atomie centralnym. Wzór sumaryczny metanu to CH4. Atom węgla jest atomem centralnym, a atomy wodoru są ligandami. W cząsteczce są cztery ligandy, więc atom węgla tworzy z nimi cztery wiązania sigma. Każdy z atomów wodoru dąży do dubletu elektronowego. Poza swoim jednym elektronem walencyjnym potrzebuje po jednym elektronie od innego atomu. Sumarycznie w tej cząsteczce są cztery atomy wodoru, więc potrzebują one czterech elektronów. A właśnie tyle elektronów walencyjnych ma atom węgla. W związku z tym na atomie węgla nie będziemy mieć żadnych elektronów niewiążących. Wszystkie elektrony walencyjne atomu węgla są wykorzystane do utworzenia wiązań sigma z ligandami. Liczba przestrzenna atomu węgla w cząsteczce metanu jest równa liczbie wiązań sigma i wynosi 4. Zgodnie z teorią WSEPR, chmury elektronowe będą się wzajemnie odpychać. W cząsteczce nie mamy żadnych niewiążących elektronów. Chmury elektronowe wiązań sigma odpychają się równomiernie w możliwie największym stopniu. W związku z tym kształt cząsteczki będzie tetraedryczny, a kąt między wiązaniami wynosi prawie 109,5 stopnia. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Cząsteczka amoniaku. Atom azotu leży w 15 grupie układu okresowego pierwiastków. Ma 5 elektronów walencyjnych. Liczba wiązań sigma, jak już pewnie się domyślasz, wynosi 3. Pozostaje się zastanowić, czy są jakieś wolne pary elektronowe na atomie centralnym. A jeśli tak, to ile jest tych par? Każdemu atomowi wodoru do dubletu brakuje jednego elektronu. Brakujące elektrony atomy wodoru pozyskają od atomu azotu. Atom azotu ma jeszcze dwa niewiążące elektrony. Utworzą one jedną niewiążącą parę elektronową. Gdy zsumujemy liczbę wiązań sigma z liczbą niewiążących par elektronowych na atomie centralnym, to okazuje się, że liczba przestrzenna atomu azotu w cząsteczce amoniaku wynosi 4. Aby określić kształt cząsteczki, musimy mieć na uwadze tą niewiążącą parę elektronową. Ma ona bardzo duży wpływ na pozostałe wiązania przy atomie centralnym. Niewiążąca para elektronowa w większym stopniu odpycha od siebie wiążące pary elektronowe, niż wiążące pary elektronowe odpychają się nawzajem. W wyniku tego chmury elektronowe nie będą rozmieszczone tak, jak w cząsteczce metanu, na bazie czworościanu foremnego. Tutaj wiążące pary elektronowe utworzą piramidę trygonalną. Kąt między wiązaniami będzie mniejszy niż dla czworościanu foremnego. Wynosi on 107,8 stopnia. Przejdźmy do kolejnego przykładu. Cząsteczka wody. W cząsteczce wody atomem centralnym jest atom tlenu. Atom tlenu utworzy dwa wiązania sigma, bo tyle jest ligandów w cząsteczce. Każdy z atomów wodoru potrzebuje do dubletu dodatkowego elektronu. Atom tlenu ma 6 elektronów walencyjnych, więc po wykorzystaniu dwóch na utworzenie dwóch wiązań sigma pozostaje mu jeszcze 4 elektrony walencyjne, co daje dwie niewiążące pary elektronowe. Liczba przestrzenna jest równa sumie liczby wiązań sigma i liczby niewiążących par elektronowych na atomie centralnym. Liczba przestrzenna wynosi 4. Jednak ułożenie chmur elektronowych przy atomie centralnym ponownie nie da kształtu tetraedrycznego cząsteczki. Dwie niewiążące pary elektronowe będą się wzajemnie bardzo odpychać. Dodatkowo będą też mocno odpychać od siebie pary wiążące, przez co pary wiążące znajdą się bliżej siebie, a to spowoduje mniejszy kąt między wiązaniami niż w przypadku tetraedru, a także mniejszy kąt niż dla cząsteczki o kształcie piramidy trygonalnej. Kąt między wiązaniami w cząsteczce wody wynosi 104,45 stopnia. W tym nagraniu zajmowaliśmy się cząsteczkami, których liczba przestrzenna wynosiła 4. Jednak mimo to każda omawiana cząsteczka miała inny kształt i nieco inny kąt między wiązaniami.
Jest to związane z występowaniem niewiążących par elektronowych w cząsteczce.